Czy dlaczego państwo wzięli udział w rajdzie śladami powstańców? Czy to ze względu na upamiętnienie wydarzeń historycznych, czy po prostu miłość do roweru i do ruchu, rekreacji? No może jednak miłość do roweru to na pewno, ale wiceprezesem naszego klubu jest człowiek, który między innymi jest organizatorem tego rajdu. Nazywa się pan Tadeusz Kozerski i on nas po prostu do tego tak ściągnął, żeby to po prostu robić. Byśmy jechali się rano przez Mysłowice, przez Wesołą. Taki rajd żeśmy zrobili troszeczkę dłuższy. No i na koniec żeśmy byli w Urbanowicach i teraz jesteśmy tutaj. Czy po raz pierwszy bierzecie państwo udział w tym rajdzie, czy już w zeszłym roku byliście? Tak, byliśmy w zeszłym roku, proszę panią. Wracaliśmy z Sosnowca właśnie, przez Mysłowice, Trójkąt Trzech Cesarzy i zaczęliśmy tak jak oczywiście po mszy było tam w Urbanowicach, przy pomniku ksiądz święcił, braliśmy udział. Tutaj przyjechaliśmy też pod te tablice i w tym roku jako drugi rajd. Stoimy w miejscu, gdzie przed 96 laty właśnie w tym miejscu, w nocy z 16 na 17 sierpnia wybuchło pierwsze powstanie śląskie, które było początkiem zrywu ludu śląskiego i było jakby początkiem kolejnych zrywów w latach następnych, drugiego i trzeciego powstania. Dzisiaj obchody 96. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego odbywają się w Urbanowicach i w Paprocanach, w tych dzielnicach, gdzie 96 lat temu toczyły się walki. To prawda, tu się wszystko zaczęło. Bardzo się cieszę, że Miejskie Centrum Kultury jako współorganizator właściwie większości patriotycznych wydarzeń, rocznic, świąt patriotycznych w naszym mieście ma okazję również tutaj mieć swój udział i bardzo się cieszę, że od ubiegłego roku te obchody wybuchu pierwszego powstania śląskiego bardzo nam się rozrosły. To znaczy zawsze tym drugim aktem pozostaje Czułów i to, co się dzieje tam pod pomnikiem, natomiast dzień przed staramy się zgodnie z nawiązaniami do historii rozpoczynać wszystko na Urbanowicach, bo tam też to wszystko się zaczęło i przynajmniej symbolicznie odtworzyć trasę z Urbanowic na Paprocane, bo taką też trasę, może nie jeden do jednego, ale przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe, przebywali powstańcy i z tych właśnie punktów przemieszczają się uczestnicy. Po rozpoczęciu na Urbanowicach i złożeniu tam kwiatów pod pomnikiem przejeżdżamy na Paprocany. Tutaj również uroczystość, w trakcie której składane są kwiaty. Kwiaty, co ważne, które właściwie nie tylu pamiętają ofiary, bo co ciekawe i ważne w historii, akurat ten pierwszy akt na całe szczęście odbył się bez ofiar, ale właściwie upamiętniamy po prostu samą ideę powstania i wszystkich tych, którzy zechcieli walczyć o niepodległość tych ziem 96 lat temu. No a zaraz po tej części oficjalnej przenosimy się tu na drugą stronę szkoły po to, by na boisku rozegrać po raz pierwszy. I to jest taka też piękna inicjatywa, pomysł tutejszej radnej pani Urszuli Paździorek-Pawlik, żeby skoro już idziemy tutaj włączenie kultury patriotycznej, kultury w ogóle i kultury fizycznej, to żeby zrobić jeszcze krok dalej.